Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Wiele osób mnie pyta, czy zwykły rysik, taki jak na przykład od Note 2, działa z Samsungiem Galaxy S4. Właśnie nam bateria pada, więc niestety będzie trochę ciemno. W każdym razie, chcę Wam pokazać, że niestety, ale nie działa to. I tak jak widzicie, no niestety nie możemy tutaj ani sobie przewijać, bo tu mamy rysik od Note 2. Nie możemy sobie przewijać pulpitów, ani nigdzie wchodzić, nawet jeżeli mamy włączone tutaj w wyświetlaczu wysoką czułość ekranu czy dotyku. To samo tyczy się, nie wiem, zwykłego długopisu, tak? Również to niestety nie działa. Nawet jeżeli włożymy sobie, powiedzmy, coś bardziej gumowego, akurat nałożyłem sobie tą wtyczkę do uszu, którą mamy dołączoną do zestawu. Tak jak widzicie, niestety nie działa to, więc nie możemy nic z tym zrobić, ale jest inna rzecz, którą mogę Wam pokazać. Na przykład, jeżeli jesteśmy w ustawieniach, bo to będzie najprościej pokazać. Palcem oczywiście możemy tutaj działać. Również jeżeli palcem nie dotkniemy do końca, to tuż nad ekranem ten nasz palec będzie wykrywany przez to, że mamy włączoną tą funkcję właśnie wysokiej czułości. Ale zobaczcie, że jeżeli weźmiemy sobie na przykład taki klucz, wiem, to jest ryzykowne, ale mimo wszystko chcę Wam pokazać, że to jednak działa. Zróbmy sobie tak, żeby nie bezpośrednio kluczem po ekranie, tylko tak z brzegu. Zobaczcie, że rzeczywiście to działa. Możemy sobie przewijać tutaj opcje i tak dalej, więc metalowe elementy jakby oddziałują z ekranem i możemy sobie tutaj, powiedzmy, wchodzić w poszczególne opcje. Nie ma żadnego problemu z tym. Czy po wyłączeniu wysokiej czułości również to będzie? Zaraz się okaże. Czy to działa również? Również działa, również możemy sobie wejść. Czyli jeżeli byśmy mieli, powiedzmy, po włączeniu tej wysokiej czułości, jeżeli nałożymy sobie tą, powiedzmy, gumkę od tej naszej, no, trochę ją zdeformowaliśmy, a wyskoczyło. Czyli jeżeli nałożymy sobie coś gumowego na ten nasz metalowy element, czy możemy korzystać z tego? Jak widzicie, tak, trzeba trochę przycisnąć, ale jak najbardziej można z tego korzystać. Możemy sobie wchodzić w poszczególne opcje i wszystko działa bardzo dobrze. Możemy przewijać sobie pulpity, tak jak widzicie. No, trochę kiepsko to działa, ale faktycznie jakbyśmy mieli po prostu rysik, który jest po prostu cały metalowy, tylko ma jakby tą osłonkę taką gumową, żeby nie porysować ekranu, to działałoby to bez problemu. Przepraszam, że ten ekran taki ciemny, ale akurat telefon się teraz rozładował. Myślę, że dla wielu osób, które chciały się dowiedzieć, czy właśnie rysik od Note 2 działa, czy też nie działa, myślę, że to się wyjaśniło. Myślę, że tym razem krócej. Dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.